To jest 141 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o Microsoft Surface dla firm IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o programowaniu w fintechach. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyit.pl/141. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmyit.pl/wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość to osoba zajmująca się marketingiem produktowym biznesowych rozwiązań Surface dla firm od Microsoft. Prywatnie pasjonat technologii, zapalony gracz squasha i fan gier planszowych oraz kryminałów. Moim waszym gościem jest Rafał Danis. Cześć Rafał, bardzo miło mi gościć Cię w podcaście. Bardzo miło, dzień dobry. Dzisiaj z Rafałem będę rozmawiał właśnie o Microsoft Surface dla firm. Zobaczymy sobie, w czym ten sprzęt jest dobry, w jaki sposób pomaga firmom IT, w jaki sposób pomaga profesjonalistom zajmującym się właśnie IT, a że Rafał jest faktycznie osobą, która na tym sprzęcie zna się bardzo dobrze, to dzisiaj będę miał okazję dowiedzieć się sam też więcej, jak ta linia produktowa od Microsoft wygląda. Zacznę jednak standardowym pytaniem, które rozpoczyna każdy odcinek mojego podcastu, czyli Rafał, czy ty słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione audycje? Powiem ci całkowicie szczerze, że podcasty pojawiają się u mnie bardziej sporadycznie w momencie, w którym gdzieś przemieszczam się autem i one lecą sobie w tle. Natomiast wieczorem to książka i ten kryminał, tak jak wspomniałeś wcześniej. No tak, to z czegoś wynika. Kiedyś trzeba też znaleźć czas, żeby te kryminały czytać. Super. Okej, chciałbym zacząć od takiego stwierdzenia, być może się z tym zgodzisz, a być może nie, bo jesteś bliżej firmy Microsoft, że jest to firma, która jest kojarzona mimo wszystko w pierwszej kolejności z oprogramowaniem. Tak, jeśli komuś powiesz Microsoft, no to przychodzi na myśl system operacyjny, pakiet Office, może chmura Azure, czyli no, generalnie mówiąc oprogramowanie. Ale od pewnego czasu widzimy, że ta firma się zmienia pod tym względem, że mocno stawia na swoją drugą nogę, właśnie taką związaną ze sprzętem. Pytanie do Ciebie, Rafał, z czego to wynika i co tutaj Microsoft próbuje dzięki temu zrealizować? Jest dokładnie tak, jak mówisz, ponieważ Microsoft był, jest i będzie tak naprawdę producentem oprogramowania. Co więcej, oprogramowanie, z którego większość z nas korzysta na co dzień podczas swojej pracy, czy to prywatnie po pracy, więc mając taki background, taką wiedzę na temat właśnie tego oprogramowania, software'u, którego użytkownicy korzystają i jak korzystają, Microsoft zdecydował się, no już teraz blisko 10 lat temu, pokazać światu urządzenie i swoją własną definicję czegoś, co nazywamy PC, czyli komputera osobistego, w wariancie bardziej stawiającym na tą ergonomię, wszechstronność i tak naprawdę dopasowanie po pierwsze pod kątem konkretnego użytkownika, a po drugie pod kątem właśnie tego oprogramowania od Microsoft. Okej, no i tutaj taką podstawową linią właśnie tych urządzeń, o których rozmawiamy, jest Surface. Chcecie zapytać, co według stanu na rok 2022, no bo jesteśmy trochę w przededniu już tego nowego roku, wchodzić będzie w skład urządzeń właśnie rodziny Microsoft Surface? Tak naprawdę nowy rok to też nowe portfolio Surface dla firm, ponieważ wszystkie zapowiedziane pod koniec września urządzenia od Microsoft będą miały swoją premierę półkową w dystrybucji w połowie stycznia 2022 roku. Tutaj warto może byłoby podkreślić i rozpocząć od naszej głównej premiery, czyli Surface Pro 8 dla firm, czyli urządzenia, które jest tą naszą hybrydą, urządzenia, które zapewnia tą wszechstronność i mobilność dla użytkowników podczas wykonywania swojej pracy. Czyli tego urządzenia, które tak naprawdę, bo to warto podkreślić, od tego Surface'a Pro zaczęło się wszystko tak naprawdę, wszystko co hardware'owe w świecie Microsoft i tym samym jest to urządzenie, które jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby ze strony użytkowników, ponieważ jest to, raz jeszcze, form factor znany nam, urządzenia hybrydowego 2 w 1, chociaż tak naprawdę 4 w 1 i o tych trybach mam nadzieję, że porozmawiamy sobie za chwilkę, ale też w zmienionej formie, w formie 13-calowego ekranu dotykowego, a z kolei poprzednik to był 12,3-calowy ekran, czyli już, że tak powiem, troszkę inny design, bardziej smukłe ramki,
urządzenie, do którego jest również dedykowana nowa klawiatura zewnętrzna i nowe pióro Surface Slim Pen 2, czyli to, co najważniejsze, to właśnie ten Surface Pro 8 dla firm, ponieważ jest to urządzenie, które najczęściej zawsze wiedzie prym z wszystkich naszych urządzeń, czyli ten element biznesowy to zawsze jest Surface Pro, teraz już w 8 generacji. Natomiast drugim z produktów, które tutaj warto byłoby wymienić, to nasza nowość, że tak powiem, jeśli chodzi o sam form factor. Jest to nowe urządzenie w gamie Surface dla firm. Mówimy o Surface Laptop Studio, znowu raz jeszcze dla firm, ponieważ jest to form factor, który zastępuje nam urządzenie, jakim był Surface Book 3, czyli urządzenie, które miało odczepiany ekran. Teraz ten ekran nie będzie odczepiany, tylko ten ekran będzie składany na powierzchni klawiatury. I tutaj już mówimy tak naprawdę o urządzeniu wyposażonym w 14,4-calowy ekran dotykowy PixelSense, o urządzeniu wyposażonym w zewnętrzne karty graficzne, czyli tak naprawdę połączenie tej wszechstronności, ale też wydajności dla wszystkich tych, którzy potrzebują potężnej maszyny obliczeniowej do codziennej pracy. I ostatni tak naprawdę z produktów, który tak naprawdę dostępny już jest teraz, czyli w listopadzie w wariancie Wi-Fi, a natomiast od połowy stycznia 2022 roku będzie również w wariancie z modułem LTE, czyli nasze najmniejsze urządzenie, którym jest Surface Go 3 dla firm. Najmniejsze urządzenie, ponieważ mówimy o tak naprawdę urządzeniu wyposażonym w ekran, znowu dotykowy PixelSense 10,5 cali, ale też ważącym tyle, ile tak naprawdę pełna półlitrowa butelka wody, bo tam jest 544 gramy, czyli ta niezwykła lekkość, mobilność i wszechstronność do pracy w terenie, czyli wszechstronność mam tutaj w rozumieniu urządzenia hybrydowego, znowu dwa, a tak naprawdę cztery w jednym. Zupełnie nowe portfolio, odświeżone portfolio i wraz z nowym, że tak powiem, rokiem mamy nadzieję, że znajdzie ono zainteresowanie wśród różnych branży i różnych tak naprawdę scenariuszy biznesowych, bo to warto jest podkreślić, że każde z naszych urządzeń zostało przemyślane pod konkretne scenariusze biznesowe i takie też ma ono wykorzystanie. Jeszcze o szczegółach tego line-upu będziemy sobie oczywiście rozmawiać, tych urządzeń Surface dla firm. Ja też, no, tutaj nie ukrywam, że dzięki twojej uprzejmości, Rafał, miałem okazję potestować niektóre z tych sprzętów, czy też wcześniejszych wersji tych sprzętów i dla mnie takie pierwsze wrażenie polegało na tym, że znalazłem, mam wrażenie, brakujący element, taki brakujący klocek, czy coś, co mi zawsze doskwierało w momencie, kiedy korzystałem z laptopów innych firm właśnie działających w oparciu o Windows. I tutaj mowa jest o tej spójności, mowa jest o tym ekosystemie całościowym, o którym też już trochę tutaj powiedziałeś. Mam wrażenie, że dzięki tym urządzeniom właśnie Surface to rozwiązanie jest spójne. I się tak zastanawiam, czy to jest efekt po prostu uboczny, że software i hardware tak naprawdę pochodzą od tego samego producenta, czy też może jest to pewne zaplanowane już działanie, które ma za zadanie właśnie stworzenie spójnego rozwiązania dzięki temu, że producent jest jeden. Jest to oczywiście jak najbardziej zamierzone działanie i co więcej, bardzo mnie cieszy, że użyłeś słowa wyrażenia ekosystem, ponieważ to jest to, co ja osobiście, jak i my jako firma staramy się zawsze przekazać, że urządzenia Surface dla firm to tak naprawdę jest jeden z elementów pełnego ekosystemu, czyli nowoczesnego środowiska do pracy, od jednego, dobrze nam wszystkim znanego dostawcy, czyli od Microsoft właśnie. Tym samym Surface dla firm to właśnie ten pierwiastek hardware'owy od firmy zajmującej się software'em i to jako ten pierwiastek hardware'owy jest doskonale spasowany i zestrojony pod pozostałe elementy tej układanki, tego nowoczesnego środowiska pracy, a te pozostałe elementy to chociażby właśnie system operacyjny, czy to Windows 10 Pro, czy już teraz Windows 11 Pro tak naprawdę, czy oprogramowanie, pakiet biurowy Microsoft 365, czy usługi chmurowe Microsoft Azure, tak jak wymieniłeś na samym początku, czy chociażby Dynamics 365. Tym samym Surface dla firm to tak naprawdę hardware skrojony z myślą po pierwsze o użytkowniku, a po drugie raz jeszcze z myślą o oprogramowaniu od Microsoft i tym samym jak najbardziej chcemy, żeby to wszystko było traktowane jako właśnie ten ekosystem od jednego dostawcy. Świetnie. Wspomniałeś o tym, że ten sprzęt ma służyć różnym branżom, różnym zastosowaniom biznesowym. Ja bym chciał trochę przesunąć ciężar tej naszej rozmowy w kierunku osób i firm
pracujących w IT, czyli właśnie tutaj słuchaczy tego podcastu. Jakie cechy sprzętowe właśnie tej rodziny Surface Lab Firm mogłyby według ciebie przemówić do programistów, przykładowo takich jak ja, pracujących zdalnie, którzy, no wiesz, cenią sobie mobilność, trochę pracują przy biurku, trochę pracują zdalnie, trochę na przysłowiowym balkonie, mają wideorozmowy, czasem potrzebują trochę więcej mocy obliczeniowej, żeby skompilować kod. Co tutaj, jeśli chodzi o te urządzenia Surface dla firm, mogłoby dla takich osób i firm w IT przemówić? Oczywiście. Jeśli tak jak wymieniłeś wcześniej, cenisz mobilność, w takim wypadku moim zdaniem przekonującym ciebie aspektem powinien być sam fakt, że te urządzenia, o których mówimy, to urządzenia o niskiej wadze, to urządzenia, które zapewniają doskonałą ergonomię podczas ich użytkowania praktycznie w każdym dowolnym miejscu, czy to urządzenia, które też zmieniają troszkę ten swój form faktor, bo takie są te urządzenia hybrydowe, czyli raz jeszcze mobilność i wszechstronność, tutaj jak najbardziej adresujemy te potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie wideorozmów, mówimy tutaj o świetnych głośnikach Omnisonic, o dwóch mikrofonach studyjnych dalekiego zasięgu, czy o kamerach, które są skalibrowane pod na przykład Microsoft Teams, czyli znowu produkt od Microsoft. I tym samym my, i tak naprawdę ty, nie musisz się martwić o to, czy ciebie widać, czy ciebie słychać. Wspomniałeś też wcześniej o tej potrzebie wydajności tego urządzenia, aby skompilować kod. Większość naszych urządzeń to oczywiście urządzenia wyposażone w procesory Intel Core, chociażby 11 generacji, tak jak mówiłem wcześniej o tych wszystkich nowościach. Czyli tutaj nie musimy się bać o moc obliczeniową, a co więcej, urządzeniem, które adresuje te potrzeby związane z tą ekstremalną wydajnością i zarazem wszechstronnością, to urządzenie, którym jest Surface Laptop Studio dla firm, czyli to połączenie właśnie wszechstronności i wydajności w urządzeniu o form faktorze, które dopasowuje się do określonego trybu pracy, ale też tak naprawdę urządzeniu, które jest wyposażone w zewnętrzne karty graficzne, czyli nie straszna jest żadna praca, czy to pod programami graficznymi, czy to właśnie praca typowo, gdzie potrzebna jest moc obliczeniowa. Aspektem, który wyróżnia również Surface dla firm na tle konkurencji, to też fakt, że jest to sprzęt klasy premium i co za tym idzie, jest to urządzenie wykonane z materiałów jak najwyższej jakości o doskonałym designie. Chociażby tutaj mam na myśli Alcantarę, którą są pokryte klawiatury, czy to właśnie do zewnętrznych klawiatury do urządzeń hybrydowych, czy to klawiatura w naszym laptopie 4 w wariancie 13,5-calowym. Tak, sam miałem tego okazję doświadczyć, muszę przyznać, że bardzo przyjemne uczucie. Ta mobilność, o której tutaj mówiłeś, myślę, że jest bardzo ważna, nawet dla ludzi, którzy programują, ponieważ siedzenie ileś godzin w jednym miejscu jest problematyczne dla wszystkich i na to trzeba zwrócić uwagę, ale z drugiej strony jest też taki wznoszący trend, jeśli chodzi o programistów, żeby pracować, no przynajmniej z tym jednym dodatkowym monitorem, nieraz może i dwoma. No i tutaj jest pytanie, jakie możliwości właśnie w tym kontekście dla profesjonalistów zajmujących się IT, zajmujących się programowaniem, Surface dla firm może dostarczyć? Jeśli chodzi o możliwości podłączenia zewnętrznych monitorów, to możemy to zrobić albo poprzez akcesorium, którym jest stacja dokująca Surface Dock 2. I tutaj mamy możliwość tak naprawdę podłączenia aż dwóch monitorów o rozdzielczości 4K z częstotliwością odświeżania ekranu 60 Hz. Albo też w tych dwóch z wymienionych wcześniej nowościach, czyli Surface Pro 8 dla firm, czy Surface Laptop Studio dla firm, mamy obsługę Thunderbolt 4. Czyli tym samym mamy odpowiedź też na takie pytanie i jak najbardziej jest to możliwe. Świetnie. To, co przykuło tak moją uwagę najbardziej, gdy zacząłem właśnie testować sprzęty z tej rodziny, to jest ekran. Nie ukrywam, że to było dla mnie takim sporym zaskoczeniem, że to jest no wysoka rozdzielczość, duża jasność, jakby nie było, idealne reagowanie, idealna tutaj odpowiedź na dotyk. Nie wiem, czy byłbyś w stanie więcej na ten temat opowiedzieć? Zastanawiam się, czy to też nie oznacza, że no jednak bateria jest mocno tutaj eksploatowana podczas faktycznie obsługi tak jasnego ekranu z taką wysoką rozdzielczością. Ekran dotykowy w urządzeniach Surface dla firmy jest niezwykle ważny i istotny, ale o tym za chwilę. Najpierw pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie dotyczące baterii. Pamiętajmy, że mówimy o urządzeniach w którejś już kolejnej generacji i co więcej o urządzeniach, które od samego początku tak naprawdę miały główne zadanie, czyli właśnie tą wszechstronność, a zarazem tą ergonomię użytkownikowi dostarczyć na jak najwyższym poziomie i stąd też tak naprawdę my mamy doświadczenie w
po pierwsze w ekranach dotykowych, a po drugie w właśnie skalibrowaniu tych ekranów dotykowych pod system operacyjny, pod oprogramowanie i tym samym wiemy, jak optymalnie trzeba skalibrować te elementy hardware'owe pod te elementy software'owe, żeby ten czas pracy zachować na odpowiednim do nas wszystkim poziomie. I tutaj może warto powiedzieć, że każdy z naszych urządzeń tak naprawdę, Surface dla firm, cechuje się czasem pracy dłuższym niż te 8 godzin, nawet więcej, dłuższym niż 10 godzin czasu pracy katalogowo, czyli tym samym więcej niż jeden dzień roboczy. Skoro rozmawiamy już o ekranach dotykowych w Surface, warto też powiedzieć kilka słów o ich proporcji. Otóż każdy z urządzeń Surface dla firm ma ekran w proporcji 3 do 2. Dlaczego? Po pierwsze, jest to dobrze nam wszystkim znana proporcja narzędzia, które wykorzystujemy na co dzień do notowania, czyli do proporcja zbliżona do kartki papieru. Czyli tutaj właśnie Surface zachęca do tej naturalnej interakcji, do złapania urządzenia w trybie tabletu chociażby i pisania za pomocą pióra Microsoft Surface właśnie na ekranie dotykowym. A po drugie, jest to proporcja, która pozwala po prostu widzieć więcej, chociażby podczas pracy w arkuszach kalkulacyjnych Microsoft Excel lub innych programach. Czyli raz jeszcze, ekran dotykowy, a po drugie ekran dotykowy w proporcji 3 do 2, abyśmy widzieli więcej i aby bardziej naturalne było dla nas, że tak powiem, prowadzenie interakcji czy notatek na tym ekranie. I to dowodzi nam, że to nie jest przypadek właśnie, ponieważ mówimy tutaj o tym, że te dwa światy, ten świat hardware'owy, czyli ekran w urządzeniach Surface dla firm, jest wkomponowany w ten software znowu od Microsoft. I wiemy, że znacznie wygodniej jest nam pracować w tej proporcji w programach takich jak Microsoft Excel. Przedstawiłeś zalety płynące z używania linii właśnie produktów Microsoft Surface dla firm, dla profesjonalistów, ale to dla firmy myślę, że w nazwie jest nie bez kozery. I chciałbym teraz zastanowić się trochę, jakie korzyści płyną z korzystania z tych urządzeń, chociażby dla software house'ów, które no w tej epoce, w tych czasach pandemicznych czy też postpandemicznych, no musiały też przeformatować i mocno zastanowić się, w jaki sposób chociażby wdrażają nowych pracowników. Dajmy na to, że jesteśmy pracownikiem właśnie zatrudnionym w Software House, który ma za zadanie wdrażać nowych programistów i chcemy, aby ta osoba korzystała z jakiegoś sprzętu z linii Surface. Jak to zrobić, aby takie wdrożenie odbyło się zdalnie i przede wszystkim, żeby było bezpieczne? Właśnie tutaj pojawiło się drugie niezwykle ważne, istotne hasło z mojej perspektywy, ponieważ użyłeś wyrażenia zdalnie. Otóż Surface dla firm to sprzęt gotowy do bezdotykowego wdrożenia urządzenia do danej organizacji poprzez profil zaciągnięty z chmury już od jednej sztuki. Co za tym idzie? Oczywiście za pomocą Windows Autopilot i Intune. Czyli raz jeszcze, hardware połączony z softwarem. Natomiast z kolei już mamy możliwość zdalnego wdrożenia nowego pracownika do danej firmy. Mamy również możliwość zdalnego zarządzania jego urządzeniem, oczywiście raz jeszcze z poziomu chmury. I co więcej, mamy możliwość zejść aż do poziomu firmware'u i na przykład zdecydować się, że w naszej firmie blokujemy wszystkim możliwość korzystania z portów USB typu A, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby oni zgrali sobie jakieś cenne czy poufne dane czy pliki naszej organizacji i właśnie raz jeszcze możemy to zrobić w sposób jak najbardziej całkowity, zdalny, za pomocą Microsoft Endpoint Managera. Rozmawiamy dzisiaj o sprzęcie dla profesjonalistów z branży IT. Rozmawiamy też o linii Surface właśnie dla firm. Czy faktycznie są jakieś takie zauważalne różnice pomiędzy tą linią a linią konsumencką? Tak, tutaj warto podkreślić, że tak naprawdę Surface'y są dwa. Jest Surface biznesowy, czyli ten, o którym my rozmawiamy, stąd też ja tak często dodaję ten dodatek po nazwie urządzenia dla firm. I ten drugi Surface, czyli Surface konsumencki. Na pierwszy rzut oka te urządzenia z zewnątrz niewiele się ze sobą różnią, natomiast te różnice są zauważalne w momencie, w którym chcielibyśmy korzystać z tego urządzenia. To są zupełnie inne urządzenia, przeznaczone dla zupełnie innej grupy odbiorców. My tutaj mówimy o tym urządzeniu biznesowym, o urządzeniu dla profesjonalistów, ponieważ pierwszą różnicą tak naprawdę, o której warto wspomnieć, jest system operacyjny. U nas w biznesie mówimy oczywiście o naszym systemie operacyjnym dla firm, dla przedsiębiorstw, czyli Windows 10 Pro lub Windows 11 Pro. Z kolei wiadomo, warianty konsumenckie, no to jest Windows w wariancie Home. Drugim z aspektów, o który tutaj warto byłoby poruszyć, dotyczy gwarancji.
wiadomo, że biznes rządzi się tutaj również innymi potrzebami i też stąd też my te potrzeby adresujemy właśnie w planach gwarancyjnych. W standardzie każde nasze urządzenie ma usługę Advanced Exchange, czyli od 3 do 5, czyli tak jakby obsługę bardziej, można powiedzieć, biznesową, bardziej premium i co więcej, kończącą się na przykład tym, że my wysyłamy urządzenie nowe lub refabrykowane urządzenie do danej firmy od 3 do 5 dni roboczych od zgłoszenia. Natomiast konsumencko jest to rozwiązane zupełnie inaczej. Po trzecie, biznesowe urządzenia to tak naprawdę większa oferta dostępnych konfiguracji, czy samych urządzeń chociażby. Na przykład Surface Hub 2S, czyli urządzenie do sal konferencyjnych, dostępne jest tylko w biznesie, czyli na przykład Surface Pro 8 dla firm, czyli ta nasza, że tak powiem, wszechstronna hybryda, dostępna jest tylko i wyłącznie z modułem LTE, również w biznesie. Przykładowo nasze laptopy, te cechujące się większą mocą obliczeniową, czy po prostu z zewnętrznymi kartami graficznymi, dostępne są również tylko w biznesie, ponieważ my tym naszym biznesowym portfolio tak naprawdę adresujemy szersze spektrum i scenariusze biznesowe konkretnych potrzeb konkretnych pracowników. Po czwarte, to tak naprawdę pudełko. Surface konsumencki to Surface, który musi się pięknie prezentować na półce w przysłowiowym sklepie, natomiast w przypadku urządzeń biznesowych nikt na pudełka nie patrzy. Nasze pudełka są bardziej ekologiczne. Te wszystkie różnice, które przed chwilą wymieniłem, też powodują fakt, że te dwa produkty są dostępne w dwóch różnych kanałach sprzedaży. My w przypadku urządzeń biznesowych oferujemy je poprzez autoryzowanych resellerów Surface, natomiast produkty konsumenckie dostępne są w sieci retailowej. Okej, wrócę jeszcze do tego, co na mnie zrobiło duże wrażenie w momencie, kiedy zacząłem testować te urządzenia, mianowicie przełączanie się pomiędzy trybami pracy. Trochę już o tym wspomniałeś, ja tylko dodam, że to faktycznie jest bardzo błyskawiczne, bardzo płynne i no, daje spory komfort pracy, bo mogę sobie bardzo łatwo przejść w tryb laptopa, czy taki najbardziej klasyczny, ale też gdyby tableta, jeśli mam taką potrzebę. Wspomniałeś tutaj już też o tym trybie tak zwanym biurowym, czyli właśnie z monitorami. Z tego, co wiem, są 4 i jest chyba jeszcze tryb studio, tak? O to chciałbym cię zapytać, jak to wygląda z tymi trybami pracy i które w twojej opinii są najważniejsze, żeby o nich powiedzieć, jeśli chodzi o właśnie IT. Jeśli miałbym opisać urządzenie hybrydowe Surface dla firm, jednym słowem, to tym słowem właśnie byłaby ta wszechstronność. Wszechstronność, ponieważ mamy możliwość wyboru jednego z 4 trybów pracy, czyli dopasowania tego naszego konkretnego urządzenia pod nasze konkretne potrzeby w danej chwili. Przykładowo, urządzenie w trybie tabletu, typowo do konsumowania treści, typowo do czytania, weryfikowania specyfikacji czy odpalania konkretnych kursów. Dlaczego? Ponieważ odpinamy zewnętrzną klawiaturę, mamy urządzenie z ekranem dotykowym, mamy urządzenie czy to w pionie, czy w poziomie i tym samym jest ono właśnie jak najbardziej dla nas najwygodniejsze do takiego zastosowania. Następnie przychodzi taki moment, że chciałbyś, nie wiem, naszkicować, zrobić graf, czy zanotować kilka odpowiednich rzeczy do twojego, że tak powiem, programu, projektu. Wtedy podchodzisz do biurka, pochylasz urządzenie na specjalnie wbudowanym kickstandzie, pod optymalnym dla ciebie kątem, chwytasz pióro, Surface Slim, chociażby Pen 2 i notujesz, rysujesz, tworzysz, pracujesz, że tak powiem, tu i teraz. Natomiast przychodzi moment w ciągu dnia, że ty chciałbyś, musisz napisać tak naprawdę kilka wiadomości, e-mail, więc podpinasz zewnętrzną klawiaturę i tym samym masz urządzenie w trybie laptopa, o form faktorze laptopa, które jeszcze chwilę wcześniej korzystałeś w zupełnie inny sposób. Chciałbyś oczywiście popracować nawet z 2 zewnętrznymi monitorami, podchodzisz do biurka, podłączasz pod stację dokującą i masz tryb biurowy. I tym samym jedno wszechstronne urządzenie, które tak jak widzisz dopasowuje się do tych naszych zmieniających się potrzeb w ciągu dnia. Mówiliśmy na początku o tej kompletności, zresztą powtarzasz to słowo bardzo często, że to jest coś, co mogłoby zdefiniować wręcz cały ekosystem, całą linię Surface dla firm. I to, o czym do tej pory mówiliśmy, czyli te urządzenie, które może być w różnych trybach, to jest gdyby jedno, ale oczywiście nie da się zapewnić tej kompletności ekosystemu bez akcesoriów dodatkowych. Co tutaj mamy do dyspozycji? Tak jak wcześniej wspomniałem, stację dokującą, chociażby tak jak wcześniej też wspominałem, zewnętrzne klawiatury do tych urządzeń hybrydowych.
Oczywiście zestaw, że tak powiem, akcesoriów certyfikowanych do Microsoft Teams, takich jak słuchawki, jak kamera K czy głośnik, ale tak naprawdę najważniejszym z mojego punktu widzenia akcesorium, które ja osobiście traktuję jako osobne zewnętrzne urządzenie, jest pióro. Pióro, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, wcześniej rozmawialiśmy o tych ekranach dotykowych, pióro, które jest niezwykle ważne i znacznie poszerza horyzonty zastosowania. Tak jak chwilę wcześniej rozmawialiśmy, no po to masz ten ekran dotykowy, żeby z niego skorzystać jak najbardziej. Wtedy chwytasz to pióro, czy to w najnowszej generacji Surface Slim Pen 2, czy po prostu klasyczne pióro Surface Pen, które jest dostępne w czterech wariantach kolorystycznych. I to pióro, że tak powiem, znacznie poszerza twoje horyzonty. Co więcej, ma w sobie wbudowaną gumkę po drugiej stronie i co więcej, ta gumka jest też przyciskiem konfigurowalnym, czyli pojedyncze przyciśnięcie możemy przypisać do wywołania odpowiedniej funkcji czy odpowiedniego programu w naszym systemie operacyjnym, czy podwójne przyciśnięcie również nam potrafi wywołać określoną funkcję. Na przykład pióro obsługuje też funkcję cieniowania poprzez pochylenie. Czyli raz jeszcze, jest to nieodłączny element, który znacznie poszerza nam i uzupełnia portfolio i pióro w najnowszej generacji Surface Slim Pen 2 to pióro, które ładuje się i przechowuje się i ładuje jednocześnie w klawiaturze do Surface Pro 8 lub jest ładowane pod urządzeniem, którym jest Surface Laptop Studio dla firm. I obecnie w tej linii Surface dla firm, dla biznesu mamy kilka, nawet kilkanaście urządzeń. Czym zatem kierować się? Na co zwracać uwagę przy wyborze sprzętu dla siebie, dla swojej firmy? Czym się kierować podczas wyboru urządzenia? Moim zdaniem swoimi własnymi preferencjami. Umówmy się raz jeszcze. Szukamy urządzenia, z którym będziemy pracowali na co dzień przez te kilka godzin, stąd też nasze własne preferencje, tym samym zapewnienie tej naszej ergonomii jak najwyższym poziomie jest niezwykle ważne i istotne. Stąd też nasze portfolio, można powiedzieć, jest szerokie, a zarazem przemyślane pod konkretne scenariusze biznesowe i pod konkretne profesje, pod konkretne wykorzystanie. Na przykład nasze najbardziej mobilne urządzenie Surface Go 3 dla firm, czyli 10,5-calowy ekran dotykowy, czyli to oczywiście system operacyjny Windows 10 Pro lub Windows 11 Pro, czyli to urządzenie, które jest lekkie, mobilne i również może być wyposażone w moduł LTE Advanced. Dla wszystkich tych, którzy pracują w terenie, czy to chociażby mówimy o serwisantach technicznych, czy o mobilnych siłach sprzedaży, dla wszystkich tych, którzy muszą połączyć się z każdego miejsca i być tu i teraz, że tak powiem, w kontakcie, czy to z centrum dowodzenia w siedzibie firmy, czy to z kolegami z innych działów, czy nawet bezpośrednio z klientami, ale jednak w terenie. Natomiast największe spektrum wyboru to urządzenie hybrydowe, czyli Surface Pro 7 Plus, Surface Pro 8 czy Surface Pro X i tutaj mówimy już o tych urządzeniach większych, ponieważ mają albo 12,3 albo 13 cali. Mówimy o tych urządzeniach już w przypadku Surface Pro 8, o tych urządzeniach premium, o tych urządzeniach top of the top z portfolio Surface dla firm. Oczywiście my również wiemy, że nie wszyscy są zwolennikami gdzieś tam tego mobilnego form faktoru, tej wszechstronności z możliwością odłączenia klawiatury. Stąd też w swojej ofercie mamy już teraz tak naprawdę, za chwilę będziemy mieli trzy warianty też laptopów. Po pierwsze laptop 4, czyli ten można powiedzieć wariant, form faktor dobrze nam wszystkim znanego laptopa, ale w wydaniu premium, w wydaniu od Microsoft. On jest dostępny jako 13,5 lub 15-calowe urządzenie. To on, że tak powiem, również tutaj adresuje nam wszystkich tych zwolenników produktów Microsoft Surface, ale zarazem tych wszystkich zwolenników bardziej klasycznego form faktoru raz jeszcze w wykonaniu premium. Następnie Surface Laptop Go, czyli ten taki bardziej wariant znowu mniejszego laptopa i ten wariant najmocniejszego z kolei laptopa, ponieważ najmocniejszy, ponieważ z zewnętrznymi kartami graficznymi. Surface Laptop Studio, czyli ten z tym składanym jakby na płasko ekranem, który możemy złożyć na powierzchnię klawiatury. To wszystko, że tak powiem, największe z urządzeń, które dostępne jest w dwóch wariantach, 50 lub 85-calowe Surface Hub 2S, czyli tak naprawdę komputer all-in-one, który jest wyposażeniem sal konferencyjnych, wyposażeniem pokoi zarządu
Jest to urządzenie, które możemy traktować zarówno jako osobnego Surface'a, albo też urządzenie, które zostało zaprojektowane z myślą do prowadzenia konferencji Microsoft Teams. Mhm. Czy jest z czego wybierać? Myślę, że każdy znajdzie właściwy sprzęt dla siebie. Spójrzmy teraz na to, co działa na tym sprzęcie, czyli na system operacyjny, a konkretnie Windows 11, który tutaj przywoływałeś, który ujrzeliśmy na początku października tego roku, całkiem niedawno. Chciałbym cię zapytać, jak on się wpasowuje w tą całą rodzinę Surface dla firm, co wnosi do tej rodziny i czy może był wręcz tworzony z myślą właśnie o takich zastosowaniach? Dokładnie, dokładnie. Co warto tutaj też podkreślić, to fakt, że dokładnie 2 tygodnie przed premierą systemu operacyjnego miało miejsce ogłoszenie, że tak powiem, tych wszystkich urządzeń, o których my sobie dzisiaj rozmawiamy. I to nie jest przypadek, że te dwa jakby światy software'owy i hardware'owy od jednego producenta wychodzą praktycznie w tym samym czasie i tym samym ośmielę się stwierdzić, że one dosłownie powstawały jednocześnie i co więcej możemy zaobserwować pewnego rodzaju obopólne przenikanie się tych dwóch światów i elementów. Chociażby pozwolę sobie może opowiedzieć o, po pierwsze o tym, że na przykład pióro Surface Slim Pen 2, o którym wspominałem wcześniej, w najnowszym systemie operacyjnym gwarantuje nam w programach pakietu Microsoft 365 haptyczne sprzężenie zwrotne. O co tutaj chodzi? Chodzi o fakt, że jeżeli kreślimy, rysujemy jakieś grafy, a potem następnie zaznaczamy na przykład kilka elementów jednocześnie, pióro poprzez specjalny element, który nam zapewnia to haptyczne sprzężenie zwrotne, daje nam jakby informację i my czujemy poprzez pióro, które przynosi ten, że tak powiem, sprzężenie zwrotne do naszej dłoni, że ta operacja tego zaznaczenia kilku elementów się udała. I co więcej, jest to, że tak powiem, funkcja, która najlepiej działa na Windowsie 11, oczywiście u nas w biznesie 11 Pro, i tym samym sam ten pojedynczy element zwykłego pióra, który pokazuje właśnie jak te dwa światy ze sobą się łączą i przenikają, a po drugie ośmielę się również stwierdzić, że system operacyjny Windows 11 to system operacyjny, który powstał typowo pod urządzenia z dotykiem i to widać podczas codziennej pracy, a pamiętajmy, że urządzenia z ekranem dotykowym to właśnie każde z naszych urządzeń posiada ekran dotykowy i to również nie jest przypadek. No tak, wszystko ładnie ze sobą działa, wszystko ładnie się ze sobą spina. Myślę, że faktycznie ten ekosystem można nazwać kompletnym, tak jak tutaj na początku go opisywałeś. Więc porozmawiamy może chwilę o przyszłości, w którym kierunku według ciebie ten ekosystem będzie się rozwijał, czego możemy się spodziewać właśnie w przyszłości, jeśli chodzi o Microsoft Surface i Surface dla firm. Sądzę, że w przyszłości możemy się spodziewać jeszcze większej, jeszcze bardziej pełnej integracji tych wszystkich elementów układanki, czy to Microsoft 365, czy to Microsoft Azure, czy właśnie tego naszego świata hardware'owego w firmie software'owej i tym samym spodziewać się jeszcze, że tak powiem, lepszych doświadczeń i tym samym bardziej komfortowej ergonomii wykorzystania konkretnych elementów. Właśnie, to też myślę duża zasługa tego, że jest jeden producent wszystkich tych elementów całej układanki, w związku z tym ta kompletność może faktycznie zaistnieć. Świetnie, Rafał Danis był moim gościem. Rozmawialiśmy o Microsoft Surface dla firm. Rafale, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę. Powiedz proszę, gdzie cię można znaleźć w internecie, jak się z tobą skontaktować? Po pierwsze serdecznie zapraszam do zapoznania się z portfolio urządzeń Surface dla firm na naszej stronie producenta. Oczywiście mówimy o zakładce biznesowej, a osobiście serdecznie zapraszam do kontaktu. Można mnie znaleźć na platformie LinkedIn. Dziękuję bardzo. Oczywiście wszystkie linki jak zawsze będą w tace do odcinka. Z mojej strony Rafał, jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. I to o tyle z tego, co przygotowałem dla ciebie na dzisiaj. Miałem okazję potestować kilka urządzeń z linii Microsoft Surface dla firm i mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że ten ekosystem i wzajemne dopełnianie się sprzętu i oprogramowania faktycznie ma miejsce. Zarówno dla profesjonalistów IT, jak i firm z tego obszaru, Microsoft Surface jest wartym rozważania wyborem. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, oddziel się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, jak zawsze pisz śmiało na krzysztof@porozmawiajmy.it.pl. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o Microsoft Surface dla firm IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!